Dlaczego on znów pisze? Takie czytanie na dzisiaj z kart Tarota i Lenormanda. Dlaczego on się znów odezwał? Dlaczego on znów nawiązuje kontakt? Czego on chce? W tym pytaniu zawierają się wszystkie te aspekty. Witam serdecznie, kochani widzowie, subskrybenci na moim kanale. Orakel Miłości u Loeli. Wróżka Loelia wita wszystkich nowych słuchaczy. Zasubskrybujcie proszę mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne moje premierki, filmiki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Również proszę o komentarze, czy moje wróżby rezonują z Wami. Będę się bardzo, bardzo cieszyła na Wasze smajliki, zdania, jedno słówko nawet, wyrazy wdzięczności. Jest to wszystko przepływ energii między nami. Cieszę się, że tutaj jesteście, piszecie, za Waszą obecność. Dziękuję, inspiruje mnie to do następnych filmików. Bardzo proszę o kciuczki w górę, czyli lajki z łapkami w górę. Jest to ważne dla rozwoju mojego kanału i oczywiście dla mnie. Kochani Państwo, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia i osobistych zdjęć oraz możecie zamówić sobie pytania do kart, lustro prywatne, prognozę związku itd. Zapraszam, napiszcie mi e-maila. Mój e-mail jest pod filmikiem w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz wróćmy do naszego rozkładu dzisiejszego, który jest, powtarzam, kolektywny, czyli dla wszystkich. Proszę wybierać dla tego wszystko to, co pasuje do Waszej sytuacji. Historie miłosne są rozmaite. Dlaczego on znów pisze? Wybiorę dwie karty dla dwóch grup. Karta numer 1, karta numer 2. Do tego wybiorę dla każdej grupy z kart Lenormanda trzy karty. Dlaczego on pisze? Dlaczego on znów pisze? Pytanie jest, dlaczego on znów pisze? Dlaczego on się odezwał? Dlaczego nawiązuje znów kontakt? Ups. Dlaczego on znów pisze? Powiedzcie karty. 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 Dlaczego on znów pisze? Powiedzcie karty, dlaczego on znów napisał. Dobrze, kochani, kochani słuchacze, wybierzmy sobie teraz grupy. Grupa numer 1, grupa numer 2. Grupa numer 1 to biedronka, kamień z biedronką różowo-fioletową. Grupa numer 2 to pszczoła. Proszę, wybierzcie sobie jeden przedmiot, który Wam odpowiada, lub grupę numer 1, grupę numer 2.
Zaczynamy od grupy numer 1, czyli od biedronki różowo-fioletowej. Dlaczego on znów pisze? Karta Tarota. Ponieważ bardzo głęboko myśli, rozmyśla, jest smutny. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy mówi o tym, że on ma w tej chwili jakąś taką potrzebę samotności, odpoczynku, gdzie regeneruje swoje myśli, jakby układa swoje plany i racjonalnie właśnie patrzy na swoje sprawy i tutaj chce na poziomie rozumu, czyli intelektem, znowu wszystko przemyśleć. Ma taką potrzebę, by przemyśleć waszą relację, wasze partnerstwo, wasze sprawy spokojnie, na osobności. Jest tutaj pewien smutek i potrzeba właśnie taka przeanalizowania spraw jeszcze raz, bez emocji, bez jakichś nadmiernych uczuć, tylko na zimno, racjonalnie. Widzicie, że na pewno myśli o was, na pewno myśli, co się między wami jeszcze ewentualnie może stać, zadziać, co wszystko się wydarzyło lub skończyło. Także ta karta jest na pewno tutaj wiadomością, że on o was bardzo intensywnie myśli. Karty Lenormanda. Dlaczego on znów pisze? On obserwuje was. Chciałby tutaj ułożyć coś z wami w jednym kierunku znów, pójść jakąś jedną drogą wspólną razem. I tutaj chciałby, by ta izolacja, która jest między wami, ta totalna jakby tutaj separacja zakończyła się. Obserwuje, myśli, analizuje, co można zrobić. Obserwuje was być może na socjalnych netzwerkach, Facebook, Instagram i tak dalej, na wasze zdjęcia patrzy, myśli, co tutaj można byłoby i jak naprawić, ponieważ tu są duże emocje. Są w nim duże emocje, które nim jakby tutaj miotają i zaprzątają mu znów głowę i serce. I poprzez te emocje, które przez niego jakby przepływają w tej wewte, on jakby chce tutaj, by ta izolacja, separacja, między wami brak kontaktu, oziębłość zakończyła się. I patrzy, jakby to zrobić, kiedy jest odpowiedni moment na to, jak to w ogóle zrobić, by. On też może obserwuje, czy macie kogoś innego, czy jesteście jeszcze singlami, czy jesteście w innym związku. I chciałby tutaj, by te emocje, które jeszcze są, się odnowiły, by wszystko jeszcze emocjonalnie być może tutaj wróciło z tego dystansu, takiego z tej oziębłości, która teraz między wami była. No, być może też tutaj dla niewielu z was, którzy wybrali grupę numer 1, są też sprawy finansów, sprawy pieniędzy, tak? On też patrzy tutaj finansowo być może, ale to dla niewielu z was jest aspekt również finansowy. Być może chciałby polepszyć swój dobrobyt, swoją sytuację finansową i tutaj patrzy, jak to zrobić, tak? Patrzy być może, że relacja z wami by tutaj mu ewentualnie w tych finansach lub sytuacji egzystencjonalno-finansowej pomogła. Natomiast dla większości z was chodzi tutaj o uczucia na pewno. Na pewno też dla niewielu z was będą to i uczucia, i finanse razem, tak? W zależności, jakie są tutaj konstelacje związkowe, relacyjne. Na pewno chciałby on tutaj się zdecydować na jakiś jeden kierunek z wami. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to pszczoła. Dlaczego on znów pisze? Karta Tarota. Król monet.
Nań, przepraszam, to jest rycerz monet, przepraszam. Rycerz monet. Rycerz monet chce zawalczyć o coś stabilnego, długotrwałego, pięknego, solidnego. Jakby osoba ta, która do Was znowu się odzywa i pisze, chce być może z Wami relacji stałej, stabilnej, solidnej, trwałej, długotrwałej. Rycerz, czyli no, jest gotowy tutaj, widzicie, aktywnie walczyć, iść w Waszą stronę, walczyć o tą relację. Tak, jak to rycerz. Zobaczmy teraz karty Lenormanda. Tutaj na pewno są między Wami jakieś komplikacje, problemy, zawikłane sprawy. Nie widzicie wyjścia z sytuacji, nie widzicie jakby tutaj rozwiązania. Czy były jakieś komplikacje trudne do rozwiązania? I teraz szukacie, być może on, dlatego że on się odzywa pierwszy, tak? On szuka tutaj wyjścia z tych zawiłości, z tych problemów, tak? Które między Wami, no niestety, egzystentne są. Także on chce zawalczyć tutaj o związek z Wami. Na pewno jest tutaj tęsknota, duże rozmyślania wieczorami, nocą, duża potrzeba pojednania się z Wami, porozumiewania, kontaktu i normalnego kontaktu i psychicznego, duchowego. Być może jesteście właśnie takimi partnerami, którzy poczują się duchowo, czyli bliźniaczą duszą, bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem, bratnią duszą raczej. I czujecie swoją obecność, pomimo że się długo już nie widzicie, czy macie jakieś zawikłane właśnie tej sprawy. On pisze znów, on odzywa się, ponieważ chce, żeby sprawy wasze potoczyły się w stronę miłości, związku, romansu, miłosnego związku. Dobrze, pozytywnie, by nastała znowu ta gorąca, namiętna miłość między wami, by ukazało się znów słońce na horyzoncie, światło w tunelu, czyli rozwiązanie wszystkich jakichś tutaj trudnych spraw. I by to wszystko rozwiązało się bardzo pozytywnie w kierunku miłości, by znów miłość się tutaj narodziła, odrodziła, wróciła, ponieważ jest bardzo duża tęsknota, dużo rozmyślania z jego strony, duża, nie wiem, dużo marzeń, jakichś dużo, być może nawet iluzji, być może on cały czas wierzy w to, że między wami jeszcze może być tutaj po prostu wielka miłość. Być może rzeczywiście on jest zakochany ciągle jeszcze, was kocha, odczuwa tą miłosną wibrację do was i chciałby bardzo, by te sprawy zawikłane, trudne między wami się rozwiązały i poszły w dobrym kierunku, w pozytywnym kierunku. Na pewno jest to karta też nadziei. Nadziei, że może między wami jeszcze coś się miłosnego, romantycznego odrodzić. Dziękuję grupie drugiej. Życzę wam oczywiście, by wszystkie wasze plany związane tutaj z tą miłością, relacją, potoczyły się dobrze i do usłyszenia już wkrótce.